Witam na moim kanale. Dziś wróżba codzienna, więc zobaczmy, co takiego przyniesie nasz los. Potasujmy karty i zobaczmy. Dobra, karty się tasują. Zaraz będziemy wiedzieć, co tam ciekawego będzie. Dobra, jeszcze troszkę. Ok, i teraz co? Lewą ręką na trzy kubki. Podzielimy. I zobaczymy, co tam będzie. Ok. Karty potasowane. Więc tradycyjnie. Postaram się tak, żeby było widać. Tradycyjnie. Wróżba codzienna. Tak. I tyle. Po kolei. Tutaj jest ósemka kielichów. Ta karta oznacza jakieś poszukiwania, bo to jest karta taka troszeczkę bardzo koresponduje z księżycem, czyli marzenia. Myślimy o tym, że coś trzeba zmienić, coś trzeba, gdzieś trzeba wyruszyć daleko, czy jakąś podróż, czy jakieś plany, które chcemy zrealizować i te marzenia nas się cisną i planujemy gdzieś dalej iść, te emocje się aż w nas buzują, więc to może być dobry dzień, żeby zacząć jakąś podróż życia. Jest tutaj druga karta, która jako jest podstawa, to jest świat, czyli taka pełnia. Wszystko się jak gdyby dopełnia. Zaczyna się, czujemy, że wszystko jest na swoim miejscu i mamy taką pewność, stoimy twardo na ziemi, możemy coś zacząć robić. Jeśli chodzi o pracę, jakaś pomyślna wiadomość w naszych działaniach, bo tutaj jest ósemka buław, czyli coś pomyślnego, coś miłego nas spotka, coś, co nas ucieszy. Jest to rzecz dotycząca pracy, działania, więc to może być jakiś mail służbowy, który nas ucieszy, czy jakieś pismo urzędowe, które wpłynie na nas pozytywnie. Jeśli chodzi o finanse, jest tutaj dwójka kielichów, która ogólnie mówi o jakichś uczuciach związanych z ludźmi, ale tutaj jest na miejscu finansów, czyli no, nie do końca się dogadamy z naszą drugą połówką, czy z kimś bliskim o jakieś pieniądze, to może też oznaczać jakiś tam drobny konflikt, coś nie dogadujemy się. Jeśli chodzi o zdrowie, no jest tutaj odwrócona siódemka kielichów, która mówi, że jakieś coś planowaliśmy, jakieś są plany, marzenia odnośnie właśnie zdrowia, samopoczucia, a tutaj coś troszeczkę legnie w gruzę. Być może to jest związane właśnie z tymi sprawami finansowymi, że coś nie do końca uda nam się tak zrobić, jakbyśmy chcieli. Faktem jest, że na samym końcu jest sprawiedliwość, czyli to jest miejsce dotyczące uczuć, więc wszystko będzie po naszemu. Tylko musimy na to zaczekać, więc osiągniemy sprawiedliwość. Nasze będzie na wierzchu, no ale to przez jakiś czas musi się dojść do siebie. Życzę miłego dnia i zapraszam na mój kanał.